Dobra, ruszamy. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół Agiro Music, wszystkich słuchaczy na gadce z Zygzakiem. Dzisiaj nasz wyjątkowy gość i TZN Xena wita serdecznie. Tutaj Krzysiu bardzo pięknie prezentuje swoje barwy. Dzisiaj taka nazwa to wybór naszego gościa. Witamy serdecznie, Krzysztofie. Moi drodzy, zaczniemy dzisiaj od muzyki, ale tak trochę nietypowo. Dzisiaj wybór muzyczny należy do naszego gościa. Co nam byś zaproponował, drogi Krzysztofie, tak na początek po prostu? Coś mocnego z kopem na przebudzenie tych słuchaczy, którzy gdzieś tam, wiesz, świątecznie się przydrzemali lekko. No to ja bym puścił na początek Święty Szczyt w wykonaniu TZN Xena. Powiedz mi, 81 rok. Rok, powiedzmy, bardzo, bardzo ciekawy dla wszystkich nas, dla ludzi urodzonych w tamtym czasie. Dla was szczególnie, sierpień, 1 sierpień, tak? Bo to była taka oficjalna data, się przyjmuje powstania TZN Xena. Powiedz mi, jaki to był rok dla ciebie, ale zapytam cię od innej strony. Nie chcę cię pytać na razie jeszcze o TZN Xena. Chcę cię zapytać, jaki to był rok dla ciebie, dla Krzysztofa Chojnackiego, rok 81, jako dla młodego faceta w PRL-u. Co wtedy robiłeś, jak żyłeś, jak mniej więcej odbierałeś tamte czasy? Czy pamiętasz, może już nie chcesz pamiętać, ale pewnie pamiętasz, jak każdy z nas. 81 rok w moim życiu. No założyłem sobie swój pierwszy zespół, w którym nie mieliśmy perkusisty. Miałem próby w studenckim klubie Bezatu, to był klub tam, nie wiem, Bridgesów chyba. Mieliśmy tam próby, tam zostałem wypatrzony przez zespół Zygzak, zaproszony na wokal, pograłem w tym Zygzaku gdzieś tam do czerwca. W międzyczasie poznałem chłopaków, którym zaproponowałem granie w TZN Xena.
I 1 sierpnia powstał zespół, bo w tym dniu wymyśliliśmy nazwę. I to był dla mnie, to dla nas jest początek, tak jakby, tak? Bo był luźny związek kolegów, którzy się dogadywali, ale nie byli pod żadnym szyldem. A co do takich zwykłych spraw życiowych, jeżeli chodziłem wtedy do technikum fototechnicznego, no już mieliśmy Solidarność, tak, która już istniała rok. No, prawdą jest, że społeczeństwo zaczynało być tym znużone, tą przepychanką z władzą, tak, bo robotnicy chcieli tam dobrze, chcieli postulatów, chcieli różnych zmian, a władza ich wodziła za nos, czyli tam, wiesz, no niby tak, niby coś zrobimy, niby ten, ale tam może się, jak to się mówi, wyciszy albo umrze śmiercią naturalną albo coś takiego. Byliśmy tam już trochę zmęczeni, na przykład, wiesz, ja jeździłem z Raszyna do szkoły na Wolę. Dla mnie to 1,5-godzinna wyprawa, stąd była, dzień w dzień. I wiesz, czasem zaczynało już tak być, że wyjeżdżałeś do szkoły i do niej nie mogłeś dojechać. Bo ponieważ Solidarność nie miała możliwości komunikowania się nie za pomocą telewizji, radia, tylko ulotek, w związku z czym te wszystkie strajki wybuchały gwałtownie. No, z drugiej strony były prawdziwymi strajkami, tak, a nie zapowiedziane, umówione, wiesz, 7 zezwoleń, tak, i będzie strajk. Po prostu jeb, kurwa, całe miasto stoi, tramwaje nie jeżdżą. I zasuwaj na piechotę do szkoły na Wolę, nie? Czyli na chwilę przerwę. Obecnie tak zwany marketing, tak? Bo teraz mamy marketing. Tak. No, okej, ja byłem uczniem, chodziłem do szkoły. Gdzieś tam dla mnie to było spoko, bo spóźniłem się, bo strajk. No ale ludzie, którzy chodzili do pracy, mieli jakieś tam, powiedzmy sobie, obowiązki dorosłych ludzi. No to ich to też było gdzieś tam męczące. Z jednej strony wszyscy wspierali, z drugiej strony, no wiesz, nie wiadomo co było, co będzie dalej, tak? Takie, wiesz, główne rzeczy tamtych lat, no ja gdzieś tam już byłem na jakichś tam pierwszych koncertach punkrockowych, pierwszych zespołów warszawskich i gdzieś moja głowa tak jakby żyła też innym życiem, tak? To wiesz, to jest ta teoria światów równoległych, że tu jest szkoła, tu jest polityka, tu są socjaliści, tu jest Solidarność, a ty jesteś młodym człowiekiem i pół twojej głowy jest zajęte tym, że no właśnie, spotkałeś innych młodych ludzi, którzy myślą podobnie, ubierają się podobnie i to zaczyna stanowić główną część twojego życia, tak? I to zaczyna cię pochłaniać, a tam to wszystko wokół, no jest, ale tak jakby na mnie to tak jakoś tak nie wciągało mnie w ten wir, ponieważ ja byłem w o wiele fajniejszym wirze, w wirze punk rocka, wiesz, czegoś niechcianego, wiesz, odrzucanego, niezrozumiałego, będącego absolutną kontrą do wszystkiego, ponieważ było kontrkulturą nową, która tak naprawdę to miała i tych socjalistów w dupie i wiesz, i tą Solidarność, bo żyliśmy, kreowaliśmy nowe życie, tak, no, nowy jakiś tam sposób, jakąś ścieżkę w tym świecie, który właśnie tu widzimy, wiesz, wszyscy krzyczą zmiany, zmiany, ale na przykład tak jak jest do dzisiaj, najmniej się proponuje młodym ludziom. To jest to samo, politycy po prostu najmniej proponują młodym ludziom, tym, którzy, wiesz, mają być trzonem za ileś tam lat tego wszystkiego, tak? No to spędzałem czas, wiesz, na słuchaniu muzyki punk rockowej, spotykaniu się z kolegami, przygotowywaniu do powstania zespołu. I to było dla mnie najważniejsze, wiesz, bo to było moją odskocznią, tym czymś, co jest autentycznie moje, w tym całym porypanym świecie, gdzie wszyscy mają w dupie tych młodych, nie? Rozumiem. Dzięki wielkie. Może zaproponujesz teraz właśnie coś w tym klimacie, powiedzmy, młodego zygzaka zbuntowanego, jeżeli można cię prosić właśnie, zapowiedz jakiś utwór, który najbardziej kojarzy z tym czasem właśnie 80. No słuchaj, no tutaj tak jakby no, sztandarowym utworem z tamtego okresu jest Paranoja 81 i tutaj wiesz, nie ma co dyskutować. Nie ma co dyskutować. My mamy klip taki Paranoja 81 i tutaj no powiem, że Narodowe Centrum Kultury za dyrekcji pana Dudka zapłaciło za to, że mogliśmy legalnie użyć filmów z tamtych czasów do ilustracji klipu.
Rozumiem. Bo jest napisane, że zrealizowano przy pomocy Narodowego Centrum Kultury. Wiesz, nie chciałem robić hamowy w sensie, że wiesz, pobrać sobie z internetu, tak, i powklejać, a później się handryczyć lub nie handryczyć, bo to różnie. Ktoś to wypatrzy, powie, to jest mój film, a tu prawa autorskie, a coś tam, coś tam. Jasne. Zapytałem o taką, wiesz, to nie była duża kwota w zasadzie na to potrzebna, jak się okazało, na to zapłacenie, wiesz, dostałem legalnie z tego Centrum Solidarności płyty, na której były różne filmy ze stanu wojennego, z tamtego okresu. Przejrzałem, starałem się wybrać takie najmniej używane, że tak powiem. Rozumiem. Moi drodzy, w takim razie przed nami Paranoia 81 i TZN Xenna. My wracamy oczywiście do naszej rozmowy. Krzysztofie, kolejne pytanie. Jeszcze coś powiem a propos tego. Bardzo proszę, tak, oczywiście. Jesteś naszym gościem, bardzo proszę. Paranoia 81 jest takim moim głosem młodego człowieka, który stoi przed twarzą w twarz z tym, co go otacza. I powiem ci, że teraz w czasie strajku kobiet była taka piosenka, chyba 8 gwiazdek. Taka hip-hopowa. I powiem ci, że to jest właśnie taka paranoja 2021. Bardzo fajny tekst, opisujący, oddający właśnie to, co czują ci dwudziestolatkowie. Wiesz, tam jest piękne, piękne mi się rzuciło w ucho taki tekst, że mamy dziadków, którzy przeżyli faszystów i komunistów. I to jest super podsumowanie. Wiesz, to jest, kurczę, ekstra obraz tego pokolenia, które ma świadomość. Totalitaryzmu i prawej strony, i lewej strony, tak? I nie chcę żyć w takim świecie. No to jest, bardzo mi się podobał ten kawałek. Proszę. Dokładnie. Dokładnie. Krzysztofie, drugie pytanie w zasadzie dotyczy już roku 82. Troszeczkę poskaczemy dzisiaj, ale wydaje mi się, że to są takie czasy bardzo ciekawe i bardzo dynamiczne również dla ciebie. Powiedz mi, 82 i tak zwana słynna odmowa udziału w Jarocinie. Natomiast tam dużo się działo innych rzeczy po drodze, bo pamiętam, że był wywiad z telewizją niemiecką ARD między innymi i tak dalej. Powiedz mi, jak to wyglądało po prostu i mam do ciebie takie w zasadzie pytanie bardzo, bardzo konkretne. No dlaczego na przykład ARD, czy uważasz, że stacja ARD jako stacja publiczna była godna tego, żeby... Godna, może to jest złe epitet taki. Czy mogliście jako autentyczna kapela punkrockowa rozmawiać z stacją publiczną niemiecką po prostu bo nikt inny nie chciał z wami rozmawiać, czy po prostu uważaliście, że to jest krok do wolności, że to jest właśnie przełamanie czegoś? Powiedz mi tak naprawdę, jak to wygląda. Bardzo mnie rozśmieszyło twoje podejście, bo tak, ja miałem 19 lat, zero świadomości, kim jest stacja ARD, bo skąd niby miałem wiedzieć o tym, co?
Ja właśnie chcę, żebyś mi to odpowiedział, dlatego to jest. To jest mała prowokacja, ale myślę, że to rozumiesz. Akcja niemiecka, która chciała pokazać młodych Polaków, którzy pomimo stanu wojennego po prostu robią swoje, tak? Żyją, cieszą się życiem, mają zespół, na co my się oczywiście zgodziliśmy, bo skoro we własnym kraju wszyscy mają cię w dupie, bo najważniejszy to jest Perfect, Manam, Lombard, wiesz, i ta cała rockowa wierchuszka, która teraz po przemianach przecież tam, jak to oni się zarzekali, jak to oni zwalczali komunę, a tak naprawdę brylowali we wszystkich mediach wtedy, w każdym radio, także wiesz, nie wiem o co chodzi. Natomiast no, dla nas była to taka szansa, że ktoś nas zobaczy gdzieś dalej, tak, na świecie i bez w ogóle zastanawiania się, co to za telewizja, wiesz, jaka to telewizja, przyszli i chcą nagrać, to kręcimy program. I o co chodzi? Tym bardziej, że we wrześniu tego samego roku nakręciliśmy program dla polskiej telewizji. Taki pod tytułem Sposób na życie, tak? A więc o co chodzi? No, graliśmy dla publicznej, mało tego, socjalistycznej telewizji, gdzie pamiętam było poruszenie w środowisku, że tam, wiesz, sprzedali się i tak dalej, na co to była moja decyzja, owszem, na co ja mówię, po prostu mówię, nie, my poszliśmy w Polskę pokazać, że coś takiego istnieje, wykorzystaliśmy taką sytuację, a nie inną. Tym bardziej, że w tym programie nikt nas nie zmuszał do deklaracji politycznych ani takich rzeczy. To był program, gdzie po prostu mogliśmy powiedzieć, co myślimy. Owszem, była tam mała bura później w telewizji. Pani Ewa Skurczyńska musiała dokręcić drugi reportaż jako kontrę, w którym miała pokazać, tam pokazała 20-kilkuletniego pracownika taśmy produkcyjnej na żeraniu. I powiem ci, że nie wiem, czy ten wojskowy cenzor, który to zatwierdzał, czy on był, nie zauważył tego, czy machnął ręką, czy tylko był na zasadzie, aha, nakręciła pani, no i dobrze, nawet nie oglądał, bo ten facet z tej fabryki zajebiście się wypowiadał, on w ogóle, jak właśnie się pani go spytała o tam subkultury i tak dalej, to on w ogóle mówi, bardzo dobrze, młodzi ludzie, niech się bawią, mówi, ja już mam rodzinę, mam zobowiązania, nie mam czasu na zabawę. I wiesz, i to wszystko tak, wiesz, wyszło tak jakby ta niby kontra wcale nie była jakąś taką dużą kontrą, nie? Nie było to na zasadzie, że wpadła na zebranie PZPR w Lądkowie Dolnym, pokazała 3 zdjęcia panków i wiesz, i co sądzicie? Powiesić, nie? Czy nam coś? Także to zagranie dla tej telewizji, to jeszcze później dla chyba, czekaj, to był ten sam rok, chyba, albo w 83, to jeszcze dla francuskiej telewizji. Dla francuskiej też chyba tak gdzieś tam. Doczytałem, powiem szczerze. Wiesz, z drugiej strony to tak zaprocentowało, że no nie jesteśmy jakimś zespołem popularnym, że nam tam, wiesz, na koncerty, kurwa, pod sufitem ludzi mamy. Nie, nie jest to prawdą. Generalnie mamy taki zasięg porównywalny do lat 80, bo jako ci, którzy odrzucili grę w Jarocinie, po prostu nie byliśmy aż tak rozreklamowani. Dopiero nagranie singla dla kompresu przyniosło nam może jakąś tam większą popularność, ale to były koncerty, wiesz, generalnie rzędu tam 100 osób, 120, co mniej więcej teraz jest podobnie, 80 do 120 osób. Na paliwo samochód wystarcza, także dlatego tyle gramy. Mi się to zwraca, nie? To wiesz, pieniędzy z tego jakiś tam nie ma, ale też nie stać nas na to, żeby do tego dokładać. I to się samo finansuje. I póki się będzie samofinansować, to będziemy jeździć. I już, no co tutaj gadać. Mogę siedzieć w domu, albo mogę pojechać spotkać się z ludźmi. Jasne. W takim razie jeszcze takie robię. Potrzebujemy pieniędzy. Pieniądze są w obrocie. Jedni muszą dostać 40 tysięcy za koncert, inni zagrają koncert za mniejsze pieniądze i też czują satysfakcję. Tak? Także tutaj pieniądze są w obrocie i nie ma co z tego robić wielkiego hala. A wracając do tego Jarocina, sprawa polega na tym, że my jako młode punki tworzące subkulturę, niosące, wiesz, tą pochodnię światła, czegoś nowego, myśleliśmy sobie tak, że my nie chcemy, żeby nam ktoś wolność dał na 3 dni. Tak jak w Jarocinie. Tak? My chcemy na co dzień tak wyglądać, chcemy na co dzień tak żyć. A ten festiwal, pomimo tego, że no doskonale, że on był, promował muzykę,
ale dla nas, jako takiej kapeli punkowej, trzymającej się jakiejś swojej tam ideologii, może wydumanej, może nie, ale to nas trzymało przy życiu w tamtych czasach, przyszliśmy do wniosku, że nie będziemy brali udziału w czymś takim. Czymś, co, wiesz, daje nam biletowaną wolność. Przecież wielu ludzi, którzy tam było, wie, że po festiwalu wielu ludzi goliło irokezy, wracało do swoich małych wiosek. A dlaczego tak wracali? Bo na wiosce wpierdol. Jak nie milicja, to jakieś żule. I festiwal w Jarocinie, jak dla mnie, nie zmieniał nic w sferze obyczajowości, tolerancji, kultury, tylko lansował zespoły, pokazywał, że są zespoły. Okej, fajnie, ale sposób, w jaki pokazywano publiczność, był ciągle na zasadzie: o, patrzcie, patrzcie, cudaki, ochlejo, ochlejo, bo ćpają, ćpają, nie? No dokładnie. Ja jako osoba będąca w tej subkulturze, na co dzień ubierająca się inaczej, ja po prostu nie chciałem czegoś takiego, rozumiesz? Co, bilet sobie kupiłem i mogę być rasta, wiesz, karnawał. Tak jakby gdzieś tam oddzielaliśmy to, że dla jednych jest to rock and roll, nie? Rano garnitur, po pracy kurwa kowbojki, nie, jestem rock and roll. Tylko jak chcę tak cały dzień w dzień tak żyć, bo to jest moje życie, to nie jest moda, nie? To jest mój wybór, sposób mojego życia. Mojego się ubierania, wyglądu, imidżu i tak dalej. Powiem, bo to już chyba tam kolejny raz, bo już parę razy omawiałem tę kwestię Jarocina, że ja do nikogo nie mam pretensji, że tam grał. Nikogo w ogóle nie chcę o nic tam oskarżać, jakieś bzdury, kurwa, kolaboracji czy coś takiego, bo każdy człowiek ma możliwość wyboru. Oczywiście. Teza Tęksemna wybrała tak. Tak naprawdę w Jarocinie to po raz pierwszy Teza Tęksemna zagrała w 2012 roku na festiwalu. Jak na razie był to jedyny. Także wiesz, my nie należymy do grona laureatów festiwalu, bohaterów Jarocina, ale być może, że dzięki temu, że wiesz, braliśmy udział w takich produkcjach telewizyjnych, ludzie się o nas dowiedzieli w inny sposób, a więc jesteśmy też dowodem na to, że można było zaistnieć w inny sposób. Niekoniecznie w Jarocinie. I o ile wiesz, no ja rozumiem wszystkie zespoły z małych miejscowości, miasteczek, no była to szansa wybicia się genialnie, tak? Jadę, wygrywam i buch. Dlatego mówię, ja do nikogo nie mam żali i nikt do mnie nie ma żali, bo ja w ten sposób wybrałem. I podałem przed chwilą argumenty, dlaczego tak wybrałem. Rozumiem. Bardzo dzięki. Jeżeli możesz wybrać utwór w tej chwili. Ja bym puścił w Wodzowie klip, bo on zawiera zdjęcia z tego koncertu w Jarocinie w 2012 roku. Okej, okay. Fagiero Music. Tą Indianie na scenie z nami tańczy. O, no to Wodzowie i TZ Tęksemna, Fagiero Music.
Powiedz mi, najważniejszy taki, wiesz, może nie, gdzie masz największe, jak to się mówi, trzęsawisko, spina i tak dalej, ale taki najważniejszy dla ciebie koncert, wydarzenie właśnie z tamtego okresu młodego, tak, tak zwanego, czyli początków, gdzie po prostu czułeś jednak tą spinę, jakąś tremę, myślałeś, no kurczę, jak mnie zaakceptują, wiesz o co chodzi, czy mnie w ogóle tam, jak my wyjdziemy, czy w ogóle miałeś coś takiego, czy w ogóle, jak to się mówi, olewałeś takie sprawy, czy to w ogóle... Mieliśmy jechać się zabawić, byliśmy, ważne, że zagraliśmy i tak dalej. Jak to było? Wiesz co, spina, trema. Ja od dziecka występowałem w teatrzykach szkolnych. O. W podstawówce, w szkole średniej, a więc ja byłem przyzwyczajony do tego, że wychodzę przed ludzi i się popisuję. Rozumiem. Czyli mamy coś podobnego. Także ta moja trema była o wiele mniejsza. Ja pamiętam, że był taki, wiesz, zanim wyszliśmy na scenę, no jakiś tam ścisk żołądka, ale wiesz, chodzisz na scenę, to jest magiczne miejsce po prostu. To jest, wiesz, to ty jesteś tu super magiem, nie? To od ciebie zależy, jak to będzie wyglądało. I to mi od razu gdzieś znikało. Ale może trochę zmienię to pytanie. Powiedz mi w takim razie taki najważniejszy w zasadzie dla ciebie w odczuciu twoim właśnie sam tych lat, twój koncept, twój występ. Tak. Ojej. Mówimy o Ksenii 8183. Tak jest. Jeszcze przed. Nie zagraliśmy. No, tak zaczynając od takich, no nie no, kurczę, jeden to jest ciężko. Wiesz co, taki koncert, który zagraliśmy kiedy w remoncie, to był 81 rok, jeszcze nie miałem nogi w gipsie. To jakoś musiało być późną jesienią, może początek grudnia. Nie, późną jesienią. I pamiętam, że... Jeżeli chodzi o stronę wykonawczą, to koncert był kompletnie zwalony. Ja przez cały koncert fałszowałem. Coś tam się sypało, wiesz, nieżyjący Sydney lał ludzi gitarą, tam odpychał jakoś, wiesz, wódka była pita na scenie, do nas częstowali. Ale wiesz co, ten koncert w sferze takiej wydarzenia, nie, to po prostu, ja go wspominam bardzo mocno, tak dobrze, bo to była dla nas esencja punk rocka, wiesz, kurczę, totalny chaos, gdzieś tam graliśmy te kawałki, ja z tym fałszem po prostu, a ludzie zachwyceni, no stary, i to był kurwa esencja punk rocka, nie, że tak naprawdę wszyscy chcieli przyjść i się wyżyć, nie, nawet jak fałsze lecą, ale jest szybko, jest dynamicznie, to nie jest disco, to nie jest ABBA, która leci z głośników, tak, to po prostu polski zespół TZ Tangsena daje punk rocka na scenie i to było takie bardzo, bardzo, to jest takie mocne moje wspomnienie, bo po tym zespole, po tym koncercie okrzyknięto nas najlepszym zespołem w Warszawie i się nadziwić nie mogliśmy. Ale widzisz, no z kasety już nie można było odczuć tej atmosfery, tak? Po dokładnie. Prostu to, co zagrałeś. No wiesz, oczywiście też wielkim wydarzeniem załoganckim była ta słynna trasa Rock Galicja. Tak, kojarzę. TZ Tangsena, Delter, Deserter. Wiesz, trzy warszawskie zespoły, które wtedy po prostu, jak to tam mawiają niektórzy, rządziły. Ostatnio jeden z programów telewizyjnych poświęcony został ruchowi punk. Zbudził on liczne echa w prasie. Oto fragment artykułu na ten temat zamieszczonego w tygodniku społeczno-kulturalnym Widnokrąg z 26 października bieżącego roku, którego autorka podpisuje się jako Krystyna. Mamlają jedno zdanie w tył, w przód, wyjękiwane, wyrzaskiwane, wyszeptywane, czy hiper, super przeżywane. Sklerozy. Cmentarze, gdzie skończą rodzice? Alkohol, narkotyki, bo przecież ktoś będą siedzieć dziecko z jedną, trochę zawodu, z przemieszczą młodością, opadającym z czerwami płachami.
My występowaliśmy na tej trasie jako pierwsi, bo ja bardzo lubiłem i do dzisiaj lubię grać jako pierwszy, nawet jak organizuję sam koncert, to gram nieraz jako pierwszy, bo to jest tak, grasz jako pierwszy, to ci, którzy chcieliby olać supporty, a bo tam nieznane, nie tam, na ksenę przyjdę. Ale no to mi na początek, tak? A później już się nie chce iść, bo dopiero przyszli. No tak. Dobra strategia. Rozumiem, czemu te supporty mają publikę. Mają na kogo zagrać, a zwyczaju mam zapraszać mniej znane zespoły, młode zespoły, bo tylko w taki sposób w zasadzie mogę pomóc tym zespołom, tak? Ja nie mam studia nagrywanego, nie jestem menadżerem, promotorem, to przynajmniej w ten sposób. No, a jeszcze teraz właśnie wymyśliłem, jak zapewnić im publikę, nie? Rozumiem. Super pomysł, super strategia. Mam nadzieję, że ktoś z młodych kapel też nas posłucha trochę dobrej rady tutaj od Zygzaka, Krzysztofa. Właśnie wtedy jak graliśmy, to no wiadomo, deserter, a my graliśmy po pierwsi, bo ja mówię, ej chłopaki, chodźcie zagramy, a później pójdziemy imprezować. Wiesz, siedzisz, wiesz, zagrasz, pójdziesz się przebrać, wychodzisz, a tu nikogo nie ma. Otóż... To jest po prostu pagrał, to jest TZN Xenna. Okay, no to tak wygląda, no po prostu. Ja też chciałbym pogadać z kimś coś, wiesz. Fakt, że my mamy też zwyczaj, że nie siedzimy w garderobie, tylko po prostu siedzimy z ludźmi, wiesz, no tam w publiczności, tak jakby się kręcimy. No wiesz, jedziesz samochodem 5 godzin, no to się na siebie napatrzysz, nie? Wystarczająco. Dokładnie. Ale jeszcze tak dodam, bo no wy macie też specyficzną tą swoją, powiedzmy, grupę fanów. Ja też obserwuję, że od X czasu was, ale właśnie teraz też obserwuję grupę tak zwaną. No i to są... To może nie jest duża grupa jakaś, powiedzmy, która tam gdzieś się pokazuje w mediach często, jakieś tysiące i tak dalej, które są często dopisywane, ale to nas nie interesuje w tej chwili. Rozmawiamy o TZN Xenna. Jednak to jest taka stała grupa i wydaje mi się, że to jest taka grupa, która, jak to się mówi, pójdzie za wami w ogień. Tak? To jest zupełnie co innego. To jest grupa przyjaciół. Czy mógłbyś to po prostu... Mógłbyś to potwierdzić, że to są przyjaciele wasi? Tak, możesz użyć takiego słowa, jeżeli chodzi o... Ja tak traktuję ludzi, nie jak fanów, okay. Tylko... Dlatego, że my nie jesteśmy zespołem medialnym, o nas nie ma informacji w radiu, telewizji, prasie, gdzieś tam, tak? Jak to teraz mawiają, jesteśmy zespołem niszowym, zawsze nim byliśmy. Tak naprawdę jesteśmy zespołem undergroundowym, a nie niszowym. Tak jest. Bardziej tak. I po prostu to jest tak, żeby tych ludzi przyciągnąć, ja nagle odkryłem, że po prostu trzeba się z nimi poznać. I często to się przeraża w przyjaźnie, tak? I dzięki temu, TZN Xenna jest specyficznym zespołem. My nie jesteśmy populistycznym, punkrockowym zespołem śpiewającym na te same tematy jak większość kapel. Gramy bardziej taką pokombinowaną muzykę. Nie jest to taka muzyczka, wiesz, do piwka i tam la la la, nie? Owszem, czasem zdarzają się kawałki jak to wszystko chuj. Tak. Który zresztą to jest, puścimy. Jest to bardziej melodyjny utwór, po prostu my traktujemy całą tą muzykę punk rockową jako jeden wielki zbiór, gdzie inspiracji, wiesz, i w melodyjnej, i porąbanej, punk rocku, i takim śmakiem, i staramy się z tego wytworzyć jakąś taką własną esencję, tak, w zależności od tego, wiesz, bardzo często ja się kieruję, jak napiszę tekst, to z chłopakami później mówię o nastroju, który chciałbym przekazać tą muzyką, tak. I to jest nasza nić porozumienia, wiesz, ja nie jestem muzykiem, że mówię, zagramy DEG i GIS, kurczę, tylko po prostu jestem poetą w pewien sposób. Mówię o nastroju, który chciałem przekazać poprzez ten tekst, tak? I tutaj koledzy moi z kapeli są, wiesz, bardzo fajnymi, inteligentnymi ludźmi i oni to potrafią na dźwięki przełożyć. I dlatego, wiesz, no jest tam jakaś nasza inność i człowiek, który zostaje naszym przyjacielem, no gdzieś tam musi być podobny, nie? Albo podchodzi do tego na zasadzie, że nawet jeżeli do końca gdzieś ta muzyka jest dla niego dziwna, ale go no, magnesuje, tak? Przyciąga go ta właśnie dziwność, że czuje, że jest tym coś, w co warto wejść, posłuchać tego dłużej. Wiesz, no, tak o tym zdobywaniu publiczności. Na przykład no, graliśmy dwa razy na Woodstocku, raz w wiosce Krishna. I w 2016 roku na małej scenie zaproszenie Jerzego Owsiaka.
I później tam graliśmy jakieś koncerty w Polsce i nagle przyszli ludzie, kompletnie normalsi, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o ciuchy. Ja w ogóle byłem zdziwiony, a oni, słuchaj, my żeśmy was widzieli na Woodstocku, w ogóle genialny zespół i tak dalej. I właśnie ta nasza grupa tych przyjaciół to nie są tylko punki. To są po prostu ludzie, ludzie różni, różnych profesji, wiesz, którzy gdzieś tam podobnie myślą, tak, jak my. Wyczuwają pewnego rodzaju tą ironię w moich tekstach sarkazm, czasem jakiś żal, ale to trafia gdzieś tam w ich wnętrze. Wiesz, no bo to, wiesz, sprawa ubrania, wiesz. Ze socjalizmu też przychodzili na nasze koncerty ludzie, którzy normalnie wyglądali. W tamtych czasach to w ogóle ja im się nie dziwiłem, że oni się na przykład boją, tak? Ja, dla mnie tak jest rzeczą kompletnie zrozumiałą. Sam wiele razy miałem Pietra zasuwając w tym 81 roku z Irokezem przez Warszawę, tak? I gdzieś to rozumiałem i dla mnie tak jakby nie jest to ważne, że moja publika musi być, wiesz, w ćwiekach i tak dalej. Najważniejsze, żeby tu mieli, żeby rozumieli nasz przekaz. To jest najistotniejsze, tak jakby w tworzeniu muzyki i przekazu. A nie to, czy ktoś jest tak ubrany, czy śmak. To jest kwestia mody, tak jak mówię, odwagi. No nie ukrywam, że sam pamiętam te czasy. Dzięki temu, że mamy taki krąg przyjaciół, możemy spokojnie sobie pojechać w Polsce, bo wiemy, że na samochód i wachę to zarobimy. No. Rozumiem. Oczywiście. Nie ukrywam, że sam pamiętam te czasy, wiesz, jak wychodziło się gdzieś tam, powiedzmy, na miasto i miałeś te ojki, trepy i tak dalej pokolorowane i po prostu cię zgarniali za chwilę jacyś panowie, tak? To był na przykład 84 rok, 5 i tak dalej, nie? Także to pamiętam akurat te czasy. Kolega miał na katanie napisane nic nie trza. I po prostu go zgarnęli od razu na dzień dobry, ledwo wyszedł na miasto. No wiesz, nie rozumieli, jakby miał napisane solidarność. Nie rozumieli, co napisze. Solidarność, albo ja rozumiem swój. A tak, to dobra, trzeba go zatrzymać. Trzeba go, tak, bo nie wiadomo, co mu chodzi. Podejrzewać na komisariacie, może komisarz będzie wiedział. Tak, nie. Premię dostali na pewno. Nie? Tutaj. Że dlatego to zawinęli, bo wiesz, no nie pasował do systemu. No. Tak jest, nie pasował. Ani przeciw. To było przez RZ napisać, a nie RZ, on mi napisał przez RZ, nie? To by się kojarzyło inaczej, ale już mamy inne czasy. Ale, że pomimo tego mojego całego w latach 80. rynsztunku, który na sobie nosiłem, nigdy nie zostałem zatrzymany przez milicję obywatelską z powodu wyglądu. O. Naprawdę. Raz byłem na komisariacie, ponieważ pojawiliśmy się w złym miejscu i o złej godzinie. Otóż z zespołem Zygzak poszliśmy świętować na Stare Miasto urodziny naszego kolegi pełniącego funkcję menadżera. I słuchaj, przyszliśmy przez rynek i szliśmy w stronę Barbakanu. Ja nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa. I tam na rogu, jak się tylko z tego rynku wchodzi w tą ulicę, jakiś tam sklep, witryna. I słuchaj, gitolo chciał się rzucić w szybę. Naszego wystawową, terroryzował tam żyletkę, miał w ręku czy brzytwę, już nie pamiętam. Tam, wiesz, pełno milicjantów, ludzi, zbiegowisko, a my w sam środek, przepraszam, w momencie, oni się na niego rzucili. Rozumiesz? Rozumiem. Kroczek za wcześnie, no. Tego naszego menadżera od razu zawinęli. Mnie też zawinęli na komisariat, no i tam żeśmy mieli przygodę. Znaczy, powiedzieć tak, ja to byłem, chodziłem do szkoły, miałem legitymację, miałem stempel i zaraz mnie wypuścili stamtąd, bo powiedziałem, że ja to nie wiem w ogóle, o co chodzi. Szliśmy z kolegami na urodziny, ten gitolo tam leżał skuty na podłodze, znasz go? Ja mówię, nie, w ogóle jeszcze raz. Wiesz, no takie kurwa sito, jak wiesz, ten kocioł, nie? Tak. A później wzięli sitko i ktoś tam wypadł, wiesz, przypadkowe osoby. Przesiali. Ale tak, żeby podszedł do mnie na ulicy Gliniarz i tam powiedział, że jak to wygląda, czy coś, to nie. Raz mnie tam dwóch zomowców, jak po operacji, którą miałem w 82 roku, nosiłem 8 miesięcy gips. I to jakoś było tak, że ledwo mi ten gips zdjęli, a wiesz, taka noga po 8 miesiącach, mocno usztywniony staw kolanowy i tak dalej. I mnie kiedyś dwóch zomoli, słuchaj, dorwało pod Rivierą,
No a nie, ci to tak mieli pretensje, że tam punk, wiesz, coś tam. Dać mi, no bo to tak wiesz, było. Wiesz, jak się trochę uratowałem, bo najbardziej to się bałem o tą nogę, bo wiesz, mieli takie te długie pały zomowcy i tak... No tak, pamiętam. I tak mi majtał go o tej chorej nogi, wiesz? I kurwa się bałem, żeby on mnie nie pierdolił. Także... Po prostu fiknął z bólu, nie? Dokładnie. Wiesz, tak, to przypadek, nie? Rozumiesz? No tak, tak, przypadek, tak. Tak, no, tak. Wymsknęło się, tak. I szczęśliwie miałem przy sobie umowę o dzieło za koncert w sali kongresowej. Czy miałeś glejty jakieś? Tak, i mówię, że bo ja co tu tego uczysz się, ja mówię, no muzykiem jestem, idę na próbę, tam wiesz, to swoje ciśnienie. A ja mi pokazał, a mówię, mam tutaj kwit, nie? A jeszcze było śmieszne, bo ten kwit był podpisany przez Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. No to mocne. Mieliśmy koncert, którego dochód był przeznaczony na dar młodzieży. Rozumiem. Ja wtedy byłem fascynatem żeglarstwa i namówiłem kapelę, że w sumie, ej, gramy kurwa dla naszych rówieśników, tak, tak naprawdę. Nie gramy na system, tak, tylko gramy tak, dokładnie. Po prostu oni będą mieli jacht, na którym będą, wiesz, po prostu chłopaki, wiesz, tak gramy, nie? No i to mi dupę uratowało akurat przed tymi zoomowcami, ale powiem ci, że z nimi to trzeba, wiesz, to zależy od charakteru, dlatego że to tak to jest z policją. Nie należy zachowywać spokój i kurwa normalnie rozmawiać. Pomimo całego, mówię, tego swojego rynsztunku, nigdy nie doszło do tego, żeby mnie pobili albo coś takiego. Zawsze taką prowadziłem z nimi rozmowę, że po prostu odpuszczali, nie? Rozumiem. No wiesz, jak to jest, no, można się stawiać, tak, zwalczać system, a później leżeć, kurwa, na ojomie z tlenem do nosa podłączonym, nie? Jasne. To już kwestia wyboru, co kto chce w życiu zrobić, czy jeszcze chce pożyć i pograć parę koncertów, wiesz, coś jeszcze poważy, bo ciężko pobite. No. Jasne. Krzysztofie, może taka malutka przerwa muzyczna zapowiedz tak, jakiś kolejny. Mówię, że puścimy to wszystko chuj. No to leci. Wszystko chuj, Wagiro Music. Tak, no i lecimy nastrojowo i klimatycznie. Senna. Doskonałym podsumowaniem tego tutaj. Naszej rozmowy, tak jest. O tych milicjantach. O tych milicjantach oczywiście. To wszystko chuj. To wszystko chuj! Cały pojebany świat! To wszystko chuj, że tak to ciągnie się od lat! Rachunki za wodę, rachunki za prąd, rachunki za telefon, rachunki za mój błąd, rachunki za żonę, rachunki za psa, rachunki za życie, rachunki kurwa! Płaczę TVN, nie tuli ojciec rydzyk i w radiu nie chcą mnie. Nie, 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 nie. Nie kocha mnie wyborcza, nie płaczę TVN, nie tuli ojciec rydzyk i w sieci nie chcą mnie. Nie, 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 nie. Ale nie ma co się przejmować. To wszystko chuj, ten cały pojebany świat. Wszystko chuj, jednak to ciągnie się od lat. Rachunki za budę, rachunki za koks, rachunki za piwo, rachunki za botoks, rachunki za chlebek, rachunki za psa, a jeszcze ta pierdolona policja na życie. To wszystko chuj! To wszystko chuj! To Senna, dziękuję!
powiedz mi tak po męsku, co się stało, czy coś się w ogóle stało, czy to była decyzja tylko o tak zwanej najpierw, powiedzmy, zakończeniu przez pewien czas waszej współpracy, a później reaktywacja w 1984. Jak, o co tu chodziło tak naprawdę? Wiesz, bo są różne pomysły, różne, jak to się mówi, wiesz, czasami mity opowiadają na ten temat, ale po prostu powiedz, jak to było tak naprawdę. Nie było żadnej reaktywacji, po prostu po rezygnacji dwóch muzyków z gry w zespole, zespół zajął się zrobieniem nowego programu. Nie grał żadnych koncertów, ponieważ robił nowy program i już, to nie było żadnej reaktywacji. Wtedy nie było żadnej zamieszanej takiej przerwy. Przerwa była zrobiona w 87 roku. Tak? To był taki koniec w latach 80. grania TZ Tengsen. Natomiast wtedy to nie było żadnego takiego czegoś jak reaktywacja, tylko po prostu został zmieniony perkusista i basista, wszedł Dynia i Falconetti na bas i zespół zaczął pracować nad nowymi kawałkami. Nie to, że wiesz, że skupiliśmy się na nauczeniu Dyni tylko tych starych. Ze starych wybraliśmy tam, nie wiem, 3 czy 4 i reszta to były nowe kawałki. Dzielna radziecka kobieta, bankier, oficer, polityk czy ksiądz, po to byś się bał. Zresztą, prawda, tutaj mam na koszulce. O, jest, patrzymy, widzimy, tak jest. Po to byś się bał. Tak jest dokładnie. Twoja wojna, naprzód, wiesz, te utwory i tutaj pochwalę się, bo dzięki wydawnictwu Warsaw Pact Records wyszły nagrania z Rubregę 85. Właśnie ten materiał, tej tezy Tengsenny 8387 w wersji koncertowej, bardzo ładnie wydany winyl. Pojawiło się to w grudniu i zniknęło. Nakład po 500 sztuk, tam 550. Także fajnie, że został utrwalony też tamten okres. Jeszcze inną płytą niż tylko Ciemny Pokój, tak, który jest zbiorem nagrań koncertowych. No, także tutaj kwestia, to tam ludzie mogą snuć domysły, ale to po prostu zespół pracował nad... Po prostu było, cały czas się rozwijał, pracował, dokładnie. Tak, dokładnie, zamknęliśmy się w sali prób, po prostu nie gramy koncerty, tylko pracujemy, nie? Oczywiście. Ale nie było Facebooka, to nie mogłem napisać, że teraz... Siedzimy w sali prób i czekajcie, aż będzie wam dane. Tak, tak wrzucimy wam. Znikasz pewnie, żeby powrócić. No. Chociaż nie ukrywam, może tak nawiążę do czegoś innego, odskoczymy. Jak obserwuję właśnie waszą kapelę, patrzę na waszą stronę, czy waszą grupę, wy tam jesteście aktywni bezpośrednio sami, tak? Nie ma takiej opcji, że ktoś tam prowadzi za was, a teraz jest masę zespołów i to są potwierdzone akurat opinie, że są prowadzeni, są tak zwani ludzie, naganiacze, którzy siedzą tylko tego, dostają jakieś za to, powiedzmy, pieniądze większe, mniejsze, a może nie, uśmiech jakiś dobry zespołu, pokwitowanie i tak dalej. W waszym przypadku cały czas jednak, no powiedzmy, nawet w tym przypadku tych nowoczesnych, nazwijmy to już nie nowoczesnych, te media już od iluś tam lat, powiedzmy, funkcjonują, Facebook i tak dalej, społecznościowe grupy, no ale u was nawet w tym przypadku jesteście autentyczni w zasadzie. Czyli robicie to sami, pokazujecie się, macie kontakt. No jest to na pewno duży plus, a powiedz mi w takim razie w odbiorze właśnie waszych fanów, może inaczej, odbiorze osób ze środowiska, w rozmowach. Zapytam, nie lubię tego pytania, ale zapytam, bo jesteś osobą, która, ja na przykład jako dziennikarz nie dotrę do pewnych, nawet nie chodzi o informacje, opinii środowiska, ty jako muzyk rozmawiasz, tak, przebywasz w jakimś środowisku innych muzyków. Powiedz mi, jak to wygląda, czy faktycznie jest taka tendencja do odchodzenia, do samodzielnego prowadzenia, niech się zajmie tym specjalista, facet jakiś albo kobieta, która się na tym zna, niech to prowadzi, ja mam to w cholerę, chociaż oczywiście bardzo kocham tych fanów, lubię, szanuję, ale niech ktoś prowadzi. Jak to wygląda tak naprawdę? No i tutaj cały ten marketing, wiesz, design teraz. Rozczaruję cię, bo nie mam zielonego pojęcia. Rozumiem. Na ten temat. Nie rozmawiam, jeżeli się ktoś mnie pyta, to ja prowadzę osobiście tą stronę, bo sobie tego nie wyobrażam inaczej. Jako artysta, osoba, która ma wizję, po co ja istnieję z tym zespołem,
oddawać to w cudze ręce, który będzie przekładał moje myśli na swoje pisanie, nie, to jakaś bzdura. A przy tym są to tak proste, że tak powiem, komunikatory w użyciu, że mój mózg jest w stanie to ogarnąć. Rozumiem. Sam się nauczyłem programów graficznych, drogą prób i błędów, to tam ogarnięcie strony, to jest ten Ksenna na Facebooku, to nie jest żadna wielka rzecz. Owszem, od dłuższego czasu tam zbyt wiele się nie dzieje, bo się nic nie dzieje ważnego w życiu zespołu. Nie ma koncertów, jest wirusowa stagnacja, wiadomo, ale tą stronę prowadzę ja osobiście, jeszcze prowadzę 9 innych stron na Facebooku. Rozumiem. Związanych z moimi innymi aktywnościami, chociażby modelarskimi. Tak, to... Ja to sobie sam ogarniam, ten wykreowany przeze mnie doktor zbrodnia, który występuje w utworze Kałasznikow, też zresztą ma swoją stronę na Facebooku. Jako oddzielny byt. Owszem, to wszystko teraz takie jest w takim maraźmie i zastoju, no bo nic się nie dzieje. Tak? Ile razy mogę w kółko pokazywać zdjęcia wspomnieniowe. Fakt, że tych zdjęć mnóstwo, tylko że taka mi się, wiesz, to też jakaś taka, dla mnie to są takie magiczne rzeczy, bo słuchaj, nagle w pandemii padł mi dysk z całym archiwum zespołu, nie? Zdumiesz, wszystko, co mam zapisane, jest na dysku, którego nie mogę użyć. Muszę iść tam do jakichś odzyskiwania danych i może z tego odzyskam. My w ciągu tych 10 lat zagraliśmy 200 koncertów. Dokładnie. Wiesz, teraz uwaga, na koncercie jest co najmniej dwóch fotografików, od którego masz zdjęcia. To sobie wyobraź, ile to jest zdjęć. Dokładnie. Nawet jeżeli bierzesz po 5, a to sobie miałem 5 fotografików. Nie, no to trzeba to odzyskać, to nawet nie ma mowy, nie? Bo to tak, jest, to jest po prostu, wiesz, to jest cała historia. Dokładnie. Zespołu w formie fotograficznej, a no, z multum tych zdjęć po prostu przeróżnych, bardzo dobrze wykonanych, ciekawe ujęcia. No. Tylko, że no, tak naprawdę dysk mi padł, tu koronawirus, nic się nie dzieje. No nuda, panie, nuda. No. Nuda, nie ma co, nie ma co robić. Co do tego prowadzenia przez kogoś. Ja ci powiem tak, ja piszę sam sobie swoje teksty. Dlatego sobie nie wyobrażam w ogóle czegoś takiego, że ktoś by to redagował za mnie. Rozumiem. To tak jak napisać książkę. Nie to, że pan redaktor mu opowie historię, a nie on spisze. Usiądź i sam napisz książkę. To jest wtedy książka napisana. Tak, ja wiem, że to są takie nowoczesne metody, że wiesz, możesz sobie zamówić pracę dyplomową, ktoś za ciebie napisze. No tak. Że wszystko można kupić, ale no, jako artysta musisz być odpowiedzialny za to, co robisz, a nie oddawać to w cudze ręce, tak? No, wiesz, ja się wychowałem na punk rocku, który był kierunkiem w sztuce, który przyniósł ze sobą i film, i ubranie, i grafikę, i poezję, poezję śpiewaną, muzykę graną, punk rock, tak? Dużo różnych działań i tą ideę niezależności, tak? Że róbmy to sami, po co nam koncerny muzyczne, możemy przecież sami się wydawać. Tak jakby to jest mój kierunek, a nie bycie jakimś zjawiskiem społeczno-socjologicznym czy czymś takim. Rozumiem. Dlatego staram się, żeby ta zetęksenna się właśnie tego trzymała, że sztuka to jest po to, żeby ludzi poruszyć. Nawet, wiesz, jeżeli się komuś nie podoba to, co my gramy, to i tak efekt uzyskałem, bo go poruszyłem, wywołałem uczucie. Nawet jeżeli jest negatywne, najgorsza jest obojętność. No. Wiesz, wysłuchanie kolejnego zespołu było, nie ma, poszło. Tak, zniknął. Ja raczej nie chcę to tak żartobliwie, ale coś w tym jest, że ja to mówię o sobie, że ja tu nie jestem po to, żeby was zabawiać, ja tu jestem po to, żeby was skurwić. Taka prawda. Ja bym powiedział jeszcze inaczej, może sprowokować do myślenia. Nie, no tak, ja tutaj używam takich, wiesz, bezpośrednich argumentów. Ale to właśnie chodzi o to, bo wiesz, no skoro kuma tego, że sztuka jest po to, żeby poruszyć. To trzeba... Jak użyję słowa wkurwić, to wszyscy... Wkurwić, to zrozumie. Wtedy dociera i sugestuje. Tak, odbiorca nie pozostał obojętny na moje działanie. To tak.
Rozumiem się bardzo dobrze, powiem ci szczerze, bo czasami no, mamy pewne tam, powiedzmy, bo jesteśmy niezależni, jak ci wcześniej wspomniałem, radiem, ale jednak mamy pewne zasady. No ale powiem tak, że faktycznie no, trzeba powiedzieć czasami kurwa, czy wkurwił, czy i tak dalej, inaczej nie trafia, tak? Do rozmówcy. Tak samo rozmawiasz z kimś, tak? Z drugą osobą. Zależy od poziomu rozmówcy. No, jest zgadza taki, się, ale tak, jeżeli nic nie działa, no to zostaje czasami po prostu. Wiesz, ja klnę na koncertach i po prostu, ale wiesz, to nie jest na zasadzie, że mi brak słów. Oczywiście, rozumiem. To ja nie są przecinki, tak? To nie są przecinki, to nie jest interpunkcja. Podkreślić, czy wiesz, czy swoje emocje. Jakoś tam, no dokładnie, emocje, nie rozbijajmy to na składniki pierwsze, ale powiem fajną anegdotę. Bardzo proszę. Na którymś koncercie w Czcielu, chyba w 2018 roku, nie, tak. Graliśmy na Ramona Festival w Czcielu i przyjechał mój kolega z takim synkiem, piąta klasa podstawowy. No i ten synek zafascynowany oglądał ten koncert nasz. A to był koncert, na który jeszcze przygotowałem różne oprawy, nie? Race się paliły, były maski w ogóle. Topusz indiański, połamałem kałacha w kałasznikowie, wydało się dużo. Zresztą z tego w DVD wydaliśmy własnym sumptem. No i po koncercie pytam się kolegi, no jak, podobało mu się i tam głową na syna. Ty, on do mnie mówi z tak, wiesz, nagle z taką radością, tata, on przeklina. Taką satysfakcję. No, zwolił mu oglądać gościa, który przeklina, nie? To później wziąłem młodego, wyjąłem swoje maski z walizki, którą chcesz założyć? Wybrał sobie doktora zbrodnie, ja założyłem sobie czarta PRL-u, czyli tą szczenę z zębami. Teraz to zdjęcie jest jako główne na tak, stronie. Tak, kojarzę dokładnie. Sobie fotę na pamiątkę strzelili, którą mam. Czyli takie zapędy, powiem ci, troszeczkę pedagogiczne masz w sobie. Czy to się wiąże jakimiś doświadczeniami, czy to po prostu... Słuchaj, ja w ogóle od 2012 roku prowadziłem zajęcia modelarskie w szkole. Rozumiem. Miałem raz w tygodniu kontakt z dziećmi. I to po prostu... Ja nigdy nie podejrzewałem siebie o to, że potrafię dzieciom sprzedać pasję, tak? Tak im to pokazać, że one się wciągają, nie? Chociaż wiesz, z drugiej strony, no, skoro ze sceny potrafię ludzi poruszyć do zabawy, tak? Do interakcji, no to tak naprawdę to tutaj masz dzieci, inną materię, ale też oddajesz im część siebie, tak? Oczywiście. Bo pokazujesz, co można zrobić z tym modelem. Także ja z dzieciakami to mam bardzo dobry kontakt, wiesz. To znaczy... Takie wtrącenie ci, tylko przepraszam, zrobię, no bo generalnie jesteś osobą, nawet jak cię obserwuję, jesteś osobą dosyć ruchliwą, ekspresyjną, tak, taką, można powiedzieć, jesteś szczerą w tych emocjach, przekazie i wydaje mi się, że to też wpływa po prostu na dobry kontakt z dziećmi przede wszystkim, tak, bo dzieci jednak widzą, tak, tą ekspresję potrzebują, tak, w odbiorze. Wiesz co, ja mam coś w sobie takiego, że jestem bardzo empatyczny, jak to się mówi, i ja potrafię, będąc z dziećmi, być dzieckiem też. A, rozumiem. Jakby to nie zabrzmiało, ale w momencie, kiedy wiesz, oni swoje żarty opowiadali, ja autentycznie się z nimi śmiałem, bo gdzieś tam przebywanie wśród nich gdzieś mi przypomina jakąś część moich wspomnień bycia dzieckiem, tak? Z tego okresu też mi się udało dużo przechować w sobie różnych takich emocji wspomnieniowych, które bardzo mi pomagają właśnie w takich sytuacjach, tak? Bo łatwiej mi jest sobie wewnętrznie przypomnieć, jak ja na to patrzyłem, tak? Jak byłem tym dzieciakiem. Wiesz, no taki jeden z takich moich podstawowych kontekstów, tekstów w rozmowie z dziećmi, kiedy pokazywałem im swoje prace i one tam, ojej, ale ja tak nie zrobię, nie? To im zawsze mówiłem, ej, nie zapominajcie, ja też byłem dzieckiem. I na początku to te modele robiłem tak jak wy. Tak, wiesz, i to okazało się, że to były bardzo dobre, tak jakby proste formy komunikacji i właśnie takiej, że ja nie wymagam od nich, że oni mają zrobić identycznie, tak? Bo do tego jest długa droga. Dokładnie. Owszem, pokazuję im moje techniki, takie już bardziej zaawansowane,
bo sobie myślę, kurczę, jak już mają robić ten tam czołg czy coś, to niech zrobią na wypasie, nawet jeżeli to będzie, wiesz, zrobione dziecięcą ręką, ale startują od poziomu, gdzie, wiesz, używa się łącznie, no, różnych rzeczy, łącznie z pigmentami modelarskimi, tak, że masz kurz na modelu, czy, wiesz, takie rzeczy, błoto, kurz. I to jest takie, bo to są takie pigmenty specjalne o strukturach właśnie takich błotnych. Rozumiem. Wiesz, wyższa jazda, nie? Wyższa jazda. Wiesz, te dzieciaki robią to po swojemu, ale jak, tak jakby, wiesz, bardzo fajnie im to wychodzi. Bo ja, wiesz, no, ja pokazuję, tak, a oni to kopiują i, wiesz, no bo ja im też doradzam, nie rzucam na głęboką wodę, że a, masz i paćkaj. Nie, tylko, że wiesz, przypomnij sobie samochód, jak wygląda, jak jest ubłocony, proszę, nie gdzieś tam się do środka. Tak, ich wyobraźnia też działała, tak? Że odsyłam do ich obserwacji. Jasne. Które jako dzieci też widzą, nie? A jeszcze fajniej, bo z innego w ogóle poziomu wzrokowego, nie? No to też dla ciebie ciekawe doświadczenie, tak? Nie ukrywam. Bo to jest bardzo ciekawe, niestety przez pandemię nie mogę tego robić. Krzysiu, zapytam tak, ty masz wnuki obecnie? Masz... O, no to gratulacje. czyli dziadek tutaj pewnie zdobył spore doświadczenie. Jak to wygląda, bo to są dziewczynki, jak tutaj kontakt w ogóle, jeżeli chodzi o takie zabawy, tak, o generalnie z wnuczkami? Wiesz, pandemia też utrudniła, ale staram się jak najczęściej z nimi widywać. Kontakt mam bardzo dobry, wiesz. To. Rozumiem. To są, przecież to jest krew z mojej krwi. Dokładnie. Jak, wiesz, to. Co, to jakoś patykiem od siebie na odległość trzymać? No, rozumiem. Wiadomo, to jest serducho, to się tego się nie da. Nie da rady. Ale wiesz co, ja zmierzam do pewnego pytania tutaj, troszeczkę podpytuję, bo dlaczego. Wiesz co, tak mi się pojawiło takie hasłowo, nie wiem skąd to się bierze, ale pojawiło się w głowie gdzieś. Od razu to po prostu powiem. A ty mi po prostu tylko odpowiedz, potwierdź, ewentualnie zaprzecz. Czy możesz powiedzieć, że punk rock generalnie jest dzieckiem? Takim, ale mi chodzi o tą autentyczność dziecka. Czy można go porównać do dziecka? Takiego wiecznego dziecka. Czy byś go porównał? Nie. Nie. Nie, nie porównał. Możesz to wiesz, gdzieś tam część tej ekspresji może jest, ale... Mhm. W świecie punk rocka, to jak i w każdej innej w grupie społecznej, są rzeczy dramatyczne i to nie jest świat dziecko. Rozumiem. Nie. Może taka radosna ekspresja, wiesz, w stylu Ramones czy coś, ale to życie ma też swoje różne ciemne i smutne strony. Ja takich nie doświadczyłem, bo tak nie wybrałem, ale to wiele razy. No ale to jak każdej w grupie społecznej. No. Dokładnie, rozumiem. Dramaty są wszędzie i różne przykre rzeczy, nie? I tego po prostu nie unikniemy. Nie zmienisz, bo to są już ludzkie wybory, na których nie masz wpływu. Oczywiście możesz o tym zaśpiewać w piosence, zobrazować, pokazać, nie? Wiesz, wyrazić swoje zdanie na ten temat, zwrócić komuś uwagę, nie? Że uważaj, bo tam jest bagno, nie? Ale nigdy nie będziesz miał wpływu na to, czy ten człowiek to zrobi, czy nie. Rozumiem. Ale szczęśliwie dzięki temu, że napisałem kiedyś utwór Zrób coś, kilku moich kolegów no, zrobiło coś, żeby nie wpierdolić się w system, nie iść do wojska wtedy i tak dalej. I to są najprzyjemniejsze rzeczy, bo masz tu dowód bezpośredniego oddziaływania piosenki na człowieka, tak? Kiedy słucha tekstu i po prostu mówi sobie nagle, o kurwa, faktycznie, nie? Muszę coś z tym zrobić. Dokładnie. I to są takie moje małe sukcesy, kurwa, może nigdy nie dograłem, nie dostałem nagrody w Opolu za słowiczy śpiew zygzaka. Ale jak ludzie opowiadają takie rzeczy, to każdemu by się dobrze, przyjemnie zrobiło, bo widzisz sens tego wszystkiego, tak? Sens dzielenia się własnymi myślami, bo ja nie kreuję w tekstach jakichś, wiesz, światów, które nie istnieją, tylko śpiewam cały czas o tym, co jest tutaj, co mnie dotyczy, co, wiesz, wpływa na moje życie. I to taka fajna rzecz, nie? Jak, wiesz, odkrywasz coś, a później się dowiadujesz, że dzięki tobie inni też to odkryli i coś z tym zrobili. Jasne. To są takie małe nagrody w punk rocku. Brawo. Nasze. Krzysztofie, może muzyczna przerwa. Było
od prezydenta nie dostanę. Nie dostanę. No akurat, tak, dokładnie. Mamy teraz prezydenta, który bardzo lubi rozdawać ordery, no ale to mniejsza o to. My rozmawiamy z prezydentem Kseną. Najwyraźniej byłem za mało antykomunistyczny. Chyba tak. Może coś tam przeszkodziło, wiesz, gdzieś tam znaleźli na ciebie ciemną stronę Krzysztofa Zaka, może w ten sposób znaleźli ciemną stronę. O tematyce religijnej to też tak, wiesz, to śliski temat. Dokładnie. Nie śpiewał do końca, bo one w zasadzie one nie uderzają w religię, a w ludzi, którzy ją wyznają, którzy sami nie wiedzą, co czynią. Dokładnie. Pouczają i nie rozumieją czasami też po prostu. Krzysztofie, zapowiedz teraz jakiś utwór właśnie tak odnośnie tej rozmowy. Odnośnie tej rozmowy. Tak, myślałem, żeby Kałasznikow to rozpuścić. Moi drodzy słuchacze, przyjaciele, Kałasznikow i TZN Ksenna. Chciałbym go mieć.
Jeżeli chodzi o tak zwany wasz, wiem, że nie lubisz na pewno tego słowa, dorobek płytowy, albumowy i tak dalej. No nie. Dobrze, dorobek. Nie jest on za bardzo powiedzmy obszerny, ale jest dosyć bardzo ciekawy nawet. I powiedz mi jedno, ta przerwa taka długa, lata 80., później dopiero 90., tak chyba, pierwszy album 95., dobrze pamiętam? Nie, 2002 czy coś takiego. Jeszcze później, no to właśnie, no wytłumacz mi, ja rozumiem, że może tu nie chodzi, jesteście, tak, gracie punk rocka, czyli to jest specyficzne, nie podajecie się jakimś formom, schematom i tak dalej, nie jesteście, jak to się mówi, zespołem, czy grupą, czy bandem, który się obudowuje, się po prostu otacza jakąś tam specjalnymi historyjkami, chociaż i tak to bardziej plotkami i różnymi sprawami, ale to jest inna sprawa, ale powiedz, dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo? Bo to nie było takie proste. No właśnie. Możesz jaśniej. Chociaż parę słów na ten temat, może. Wiesz, no. Jeżeli zostało, da się w paru słowach to ująć, tak? Bo zespół został, działalność zawieszona w 1987 roku. Ja później jeszcze z Dynią i Falconetim i z Mionkiem. To już taki gitarzysta, który doszedł do końcówki tej tezy Tęksenny na drugą gitarę. Mieliśmy zespół Lumpersi. To tak jakby to był skład tezy Tęksenna, ale już graliśmy trochę inną muzykę. Zresztą też to było bardzo fajne, ale gdzieś tam też się rozpadło. I były problemy, że tak powiem, z dogadaniem się w kapeli. A propos tego pytania. Wydania tych archiwaliów. Ja jestem krótnik czasem. Po prostu pewnego dnia stwierdziłem, że my tak będziemy do końca życia gadać i nic z tego nie wyjdzie. Przyznaję publicznie, że bez zgody zespołu wydałem płytę. Po prostu ją wydałem. Postawiłem wszystkich przed faktem dokonanym. Oczywiście wszelkie profity z tytułu tej płyty zostały uczciwie podzielone przez cały zespół, nie? Postawiłem wszystkich przed faktem dokonanym i wydałem zbiór tych naszych nagrań koncertowych, bo głównie tylko takie były, jako ta nasza dorobek po tych latach 80. Zespół tezy Tęksenna to taka dosyć ciekawa rzecz, bo to zespół, który bardziej był legendą niż często grywał, tak? Który po prostu był owiany jakimś tam mitem tajemnicy, wiesz, jako nieliczni grali w Jarocinie, kurwa, nie? Ja na przykład miałem taką rozmowę po latach, że chłopaki tam z okolic Poznania, już tylko dorośli ludzie rozmawialiśmy, powiedzieli mi, że oni strasznie wtedy, tak jakby oni czekali na nas w tym Jarocinie, że my przyjedziemy, bo to akurat spotykałem się z grupą takich, no tam fanów, nazwijmy to teraz. Teraz już jesteśmy przyjaciółmi, bo się już znamy wtedy. To pierwszy raz się poznaliśmy, którzy bardzo właśnie lubili tezy Tęksenna i oni strasznie mieli żal, że my tam nie graliśmy, nie? I kiedy mu powiedziałem to, co tutaj opowiadałem o tym naszym podejściu do Jarocina, to jeden kolega powiedział, no to szacun zygzak, wiesz? Bo ja, mając 19 czy 20 lat, tak naprawdę miałem w głowie dupa, trawa i zabawa. A nie takie głębsze spojrzenie, nie? Że tak naprawdę co oni nam dają, jak śpiewał Deserter? Festiwal biletowanej wolności na 3 dni, tak? Macie się nacieszcie, że sobie możecie pofikać. Ba, pośpiewać co chcecie nawet. No i to tak wygląda. Rozumiem. W takim razie jeszcze takie jedno pytanie, takie dodatkowe. Okej, jeżeli nawet tak to wygląda, czy no nie wiem, jeżeli macie jakąś historię, tak, zaczyna się ona powiedzmy w latach 80., trwa mniej więcej 30 lat? Przed wami. Ja wiem, zaraz. 6 lat, tam 6,5 roku, po czym była przerwa na 24 lata. No właśnie. I teraz 24 lata byłem poza sceną w sposób kompletnie świadomego wyboru.
Ale w międzyczasie rozumiem, że w jakichś projektach brałeś udział. To nie było tak, że zupełnie... Grałem tylko w Rumpersach, po czym pół roku pograłem z Raszyńskim Dekoldem i to był koniec. Powiedziałem sobie dosyć. Nie gram więcej, nie mam czasu na angażowanie się do pracy z ludźmi, którzy sami nie wierzą w to, co robią. Rozumiem. Bo powiem ci, chciałem ci później zadać to pytanie. A wróciłem dopiero wtedy, kiedy miałem na to dużo czasu. Bo rozumiem. Żeby zespół super funkcjonował, musisz mu poświęcać bardzo dużo czasu. Jak własnej firmie, wiesz, jak swoim pasjom, żeby te pasje były, wiesz, prawdziwie rozwinięte, trzeba im poświęcać dużo czasu. Nie ma czegoś, wiesz, sukces tak, to tak znika. O. No tak. Nie ma. Jest, ale to, co jak to? No, już nie jestem słaby? Rozumiesz. A skoro jest to część mojego życia, część jako artysty, środek wypowiedzi, tak? Za środek wypowiedzi muzycznej wybrałem sobie punk rock, po prostu. Mogłem wybrać bluesa, rock and roll, ale punk rock mi najbardziej pasował. Rozumiem. Połączył się z moim dojrzewaniem, dał mi energię taką, jakiej potrzebowałem. Już, no, po prostu, wiesz, i dlatego ta tezy ten, co nienawidzi. Sam prowadzę stronę, no bo to jest część mojej sztuki, mojego tworzenia. Nie wszystkim się to musi podobać, ja jestem w pełni świadom tego, co robię, że mogę się spotykać z krytyką, różnymi rzeczami, ale jestem na to przygotowany, bo to jest moje. To jest moje, znaczy moje. Moje są teksty i praca całego zespołu, tak już tutaj sobie zacząłem pozwalać. Ale tak to ma być. To jest teza Tenksenna, to jest jej sztandar i może ci się nie podobać, nie musisz przychodzić. Ja nie mam, ten zespół nie istnieje po to, żeby, wiesz, zaskarbywać sobie, zdobywać fanów poprzez chwytliwe pioseneczki melodyjne albo granie jak ktoś, tak, bo to też cały czas w Polsce pokutuje, to podszywanie się pod te brzmienia zagranicznych gwiazd, to do dzisiaj pokutuje. Wtedy pokutowało w latach 80. I wiesz, manipulacja medialna polega na tym, że jeżeli jesteś osłuchany z przebojami, słyszysz polski zespół, który gdzieś tam coś, wiadomo, że tam polecisz, bo przy tym się fajnie piwko pije, nie? Ja nie, zespół Tezy Tenksenna nie jest zakąską do piwa, nie jest wafelkiem, orzeszkami, czy tam innymi chipsami po prostu i już, i tutaj ludzie muszą dokonać bardzo świadomego wyboru. Mhm. Z czym chcą się zmierzyć? Rozumiem, no właśnie. Ale jak już przyjdą na ten koncert, to jakoś nigdy nie widziałem, żeby mieli smutne miny. Pomimo tego, że piosenki moje nie są pozytywne, tak? To wiele smutnych rzeczy mówią, ale jakoś wszyscy z uśmiechem wychodzą. I dużo, duży przekaz pozytywnej energii. Ale no, wiesz, metoda tezy Tenksenny polega na tym, wyładuj to, wywrzesz to z siebie i idź do domu z uśmiechem. Tak, i wracaj. Spokój, no, trzeba żyć dalej. Dzieci? Nasz świat teraz zagramy. Jeden z pierwszych utworów, który powstał w 81 roku po założeniu zespołu. Część tego tekstu napisała moja niedoszła miłość, część dopisałem ja. Nasz świat. Najbardziej naiwna piosenka zespołu to zatekstowana. Okay.
Agiro Music. Gramy dla Was potrzeby serca i duszy.